Cześć grzybofile, witam Was 8 maja z okolic wsi Sitarka w Małopolsce. Odwiedzimy sobie dzisiaj las, od którego zaczęła się moja YouTube'owa przygoda, ponieważ to właśnie w nim nagrałem swój pierwszy film na moim kanale, który potem zaowocował dopiero moim kanałem, czyli film z rekordowo dużymi zbiorami prawdziwków z zeszłego roku, który tutaj Wam się zresztą teraz podlinkuję. Nie zrażajcie się tym, że idę póki co drogą. To tylko na razie, ponieważ chciałbym tak właśnie punktowo sprawdzić najbardziej potencjalnie borowikowe miejsce. Czy czasem nie pojawiły się borowiki ceglastoporek, których również tutaj zawsze było sporo. No bo w sumie z borowikowatych to poza usiadkowanymi są tymi, które mają największe szanse pojawić się już teraz jako pierwsze borowiki tego sezonu, tego roku. A po odwiedzeniu tamtego miejsca oczywiście będę jeszcze szukał dalej, ponieważ te lasy są niestety oddalone dosyć znacznie od mojego miejsca zamieszkania, dlatego też nie byłem tutaj dosyć dawno, w tym roku nie byłem tu jeszcze wcale. Więc skoro już tutaj przyjechałem, to będę chciał możliwie dużo miejsc grzybowych potencjalnie tutaj sprawdzić. A szanse jakieś są, ponieważ zarówno temperatura, jak i opady z ostatnich dni jak najbardziej pozwalają myśleć optymistycznie o grzybach już takich właśnie bardziej w górskich rejonach jak ten. Podczas minionych kilkunastu dni na tyle ładnie, długotrwale i równomiernie padał deszcz, że planowałem tutaj przyjechać, szczerze mówiąc, już tydzień temu, ale plany mi się trochę wtedy pokrzyżowały i wylądowałem w innej części Polski, chociaż również nie żałuję, bo tam też pojawiły się oczywiście ciekawe grzyby. Grzyby na mokradłach. Atutem tego miejsca są też niewątpliwie widoki. Już się bardzo ładnie zazieleniły wzgórza okoliczne. Widać, że wiosna zawitała już również w góry. Jakoś tak po cichu liczę, że skoro pojawiły się już jadalne grzyby w Puszczy Niepołomickiej, którą odwiedziłem niecały tydzień temu, to może i tutaj w górach, może nie tylko na drzewne, tylko również naziemne. Dlatego po takich okresach opadów czuję się wręcz w obowiązku, żeby sprawdzić te miejsca, które były najbardziej obfitujące w ubiegłym sezonie na grzyby borowikowate. Ale chyba jeszcze tutaj jest trochę za wcześnie. Tym bardziej, że tutaj bardziej rosły prawdziwki niż borowiki ceglastoporę. Więc pójdziemy sobie do strumienia i strumieniem w dół. A potem w inne ciekawe miejsca. Ładny mech zawsze cieszy, tym bardziej gdy cały tak urodziwy kamień jest nim porośnięty. Nie śmiejcie się, ale byłem pewien, że to jest wilk w pierwszej chwili, a to młoda sarna. Bambi. Wiem, że jakość kiepska, ale jednak zrobimy pełne zbliżenie cyfrowe. Podjada sobie Bambi. Nie widzi mnie jeszcze.
Nie spodziewała się tutaj nikogo o tej porze roku. Szkoda, że nie wziąłem trzeciego aparatu, bo mam ze sobą dwa. Jeden do kręcenia, drugi do fotografowania grzybów. A miałem jeszcze trzeci z takim super zoomem, gdzie byście z dużo lepszą jakością widzieli tą sarnę. No ale trudno. Plecak też ma swoją ograniczoną pojemność. A jadąc na cały dzień, to jednak muszę się zabrać z kanapkami, z termosem. No trudno, trzeba będzie ją spłoszyć niechcący, bo tam właśnie zamierzałem iść. Właśnie w dół strumienia. Teraz nas dzieli jakieś 30 metrów może. Ale już nie będę mówił, bo się boję, że usłyszę mój głos. A może 20 metrów. Już patrzy na mnie. Zauważyła mnie. Teraz jak się ruszę, to ucieknie. Czy nie? Tak. No i koniec spotkania. O, ale było bardzo miło. Przynajmniej po mojej stronie cała przyjemność. No to się nazywa strumień, moi państwo. Górskie strumienie są dla mnie olbrzymim niebezpieczeństwem. Mianowicie, jak już jakiś znajdę, to jest olbrzymia groźba, że spędzę nad nim bardzo dużo czasu, a potem będziecie mieli pół filmu ze strumieniem, zamiast z grzybami, czy z innymi leśnymi atrakcjami. Ale chyba mi wybaczacie i mam nadzieję, że rozumiecie to moje małe spaczenie w stronę strumieni. No dobrze, już dobrze. Jak będę szedł samym korytem strumienia, to do jutra stąd nie wyjdę. Również z powodów takich czysto technicznych, bo jednak nie tylko dlatego, że filmuję i na to dużo czasu no marnuję to złe słowo, ale trwonię. Ale również chodzi o to, że tutaj się troszkę trudniej idzie. Więc będę trochę omijał koryto i rozglądał się za grzybami. Ale dwie to powiedziałem i wyłączyłem kamerę, spojrzałem pod nogi i mamy właśnie grzyby. Jest to... A zresztą zgadujcie. Może skojarzycie sami, może znacie ten gatunek. Dam wam chwilę, żebyście swój typ powiedzieli. Już obstawiliście, więc odpowiadam. Jest to dzwonkówka wiosenna, dosyć pospolity gatunek grzyba. Grzyb trujący. Natomiast możemy sobie oczywiście o niej zrobić kiedyś osobne nagranie, chociaż póki co wydaje mi się, że możecie poprzestać na zapoznaniu się z nim w moim internetowym atlasie grzybów grzybofil.pl, gdzie również zobaczycie jej zdjęcia, ponieważ i tak raczej nie zbiera się żadnego podobnego gatunku grzyba
jadalnego o tej porze roku, więc chyba nie zbieracie nic, z czym moglibyście ją pomylić. A póki co możecie sobie ją obejrzeć, jak wygląda. Trzon jest taki jakby pionowo brustkowany, jakby był w ten sposób zbudowany, że nie stojący na sobie pierścienie, tylko takie pionowe włókna go tworzą. Nie wiem, czy wystarczająco obrazowo to przedstawiam, ale możecie też jej się przyjrzeć, tak jak mówię, zarówno tutaj, gdzie coś aparat mi się nie za bardzo chce dostroić, dlatego sobie dłonią pomagam, albo właśnie na zdjęciach moich, w moim atlasie internetowym. O ile ta dzwonkówka sama w sobie może was nie interesować, to bardzo warto docenić fakt, że jest to grzyb naziemny. Czyli mamy w tym roku w górskim lesie, czyli takim chłodniejszym niż Puszcza Niepołomicka na przykład, w której bardziej tych grzybów naziemnych wypatrywałem, mamy grzyb naziemny. Warte odnotowania i budzące nadzieje również na inne gatunki, w tym jadalne. Moi wierni widzowie będą pamiętali to miejsce, rozpoznają je po tym właśnie kamieniu, który w jednym z filmów nazwałem pomnikiem. Natomiast moi widzowie niewierni lub nowi mają teraz w prawym górnym rogu podlinkowany film, o którym mówię, więc nie będę tutaj może jakoś bardzo ponownie się rozwodził nad tym miejscem, ani się powtarzał. Mam pewien pomysł, gdy tak przyglądam się temu miejscu. No dobra, przekonałem się. Zobaczcie, wyszałem! Okej, drodzy Państwo, troszkę strachu się najadłem. Życie na krawędzi, nie ma co. Siadam sobie tutaj po skałach i stąd ta skała zjechała pode mną razem ze mną. Zeskoczyłem z niej. Ale jakbym nie zeskoczył, to pewnie razem z nią, a właściwie pod nią bym się znalazł. Przynajmniej moje nogi. Nie fajnie, nie fajnie. Trzeba jednak uważać. Gdy się tak pomoczy nogi w górskim strumieniu, to wcale tak ciepło nie jest. Ale ile frajdy. Pozwólcie, że zrobię sobie małą przerwę na kanapkę, a wy w tym czasie możecie dołączyć do naszej grupy na Facebooku. Dobra, grzybofile, sytuacja wygląda tak. Mamy godzinę w 3:30 i kończy mi się las. Co to oznacza? Nie, nie wracamy. Pojedziemy sobie jeszcze w inne miejsce. Czymże bowiem byłby wypad do lasu górskiego w maju bez chociażby próby znalezienia smardzów? Bo warto dodać, że gdyby nie wiadomo co, gdyby nie zamknięto teraz granice z uwagi na epidemię, to miałem plan, żeby teraz szukać smardzów na swoich miejscach słowackich. Ale skoro się nie da, to chociaż mogę wytypować sobie podobne miejsca o podobnej charakterystyce po polskiej stronie i tutaj się rozejrzeć troszkę za smardzami. A miejsca takie powinny się cechować tym, że powinny to być tereny nadrzeczne. Najlepiej, żeby był tutaj różowy lepiężnik, żeby ten właśnie gatunek rośliny występował, bo często występuje w miejscach, w których rosną smardze. No i miejsca w miarę mokre i w miarę ciepłe. Czyli bardziej właśnie taki odsłonięty teren, nadrzeczny czy nadstrumyczny, niż środek lasu z jakimś strumykiem małym. Chociaż tutaj, jak się przyjrzycie, to niestety te lepiężniki są już mocno przekwitnięte. Więc no, to na, właściwie to nie niestety, to by świadczyło, że już tak właściwie, gdyby to były smardze, to już mógłbym je teraz znaleźć.
nie byłoby za późno. Tym bardziej, że nieraz uczestniczyłem w różnych grzybiarskich zlotach na Słowacji przed laty, na słowackiej Orawie, właśnie w okresie majówki, którą, przypomnę, mamy już za sobą w tym roku. Więc już słowackie smardze powinny rosnąć. Zatem na podobnych stanowiskach w Polsce chyba też warto szukać. Przy czym oczywiście zaznaczam, że w Polsce smardze takie dziko rosnące są pod ochroną, więc zbierać ich nie wolno. Natomiast znacie mnie już na tyle, że wiecie, po co łażę. Łażę tak dla wrażeń generalnie i dla sukcesu, którym jest dla mnie po prostu znalezienie ciekawego gatunku, a jeszcze więcej pokazanie go wam, a niekoniecznie zbiór konsumpcyjny. Tak więc, mówiąc szczerze, przyjeżdżając tutaj dzisiaj, nawet bardziej liczyłem na smardze niż na borowiki ceglastopore. Więc idąc tropem celu, w jakim tutaj jestem, to gwóźdź programu mamy dopiero przed sobą. Może się jeszcze wszystko wydarzyć, możemy mieć jeszcze pełen sukces, nie tylko moszenie nóg w strumieniu, teraz już jestem w butach, żeby nie było, ale również, dobra, teraz mam już wodę w butach, nie szkodzi, przeżyjemy. No tak, to nie jest najmądrzejsze, iść, nie dość, że iść z aparatem w ręku przez strumień, nie patrząc pod nogi, to jeszcze filmować i patrzeć w ten aparat. No, tak. No nieważne, szukamy. Swoją drogą, w porę wypowiedziałem słowa o moczeniu nóg w strumieniu, prawda? Przejechałem kawałeczek dalej i tak będę po kawałku się przemieszczał wzdłuż strumienia. No moi drodzy, dawno nic nie sprawiło mi takiej radości. Chyba się możecie domyślać, co się wydarzyło właśnie. Ojej. Widzicie coś? Jeszcze nie? A teraz? A teraz? Patrzcie, jaki gigant. To jest chyba największy smarc, jakiego kiedykolwiek w życiu widziałem. I w dodatku w Polsce. Nie na słowackiej Orawie. Och jej, ale się cieszę. Coś cudownego. I dokładnie w takim miejscu, o jakim mówiłem, dokładnie w takim miejscu, o jakim mi chodziło. Czyli mamy właśnie wodę, strumień, mamy lepiężniki. No to wyobrażam sobie, że tych smardzów tutaj jest dużo więcej. Zwłaszcza w takim dużym stadium. Tak jak mówiłem, duże lepiężniki musiały oznaczać, że jeśli tu będą smardze, to raczej też będą duże, bo to już będzie sezon jak najbardziej na smardze. Już taka końcówka wręcz. Ach, cudownie. Zaraz zrobimy jeszcze dokładniejsze zdjęcia, żebym go teraz nie zgubił. Ale w ogóle szczęście wielkie, że mi się go udało zauważyć. No teraz tego odsłoniłem, ale z drugiej strony takiego wielkoluda nie zauważyć. Nie zrażajmy się tutaj wcale, że on sobie rośnie tak bokiem. To jest w miarę normalne. Ale zobaczcie, sam trzonek jest grubości mojego palca. Więc no to już jest naprawdę bardzo dorodny owocnik. Naprawdę spory. Tak z 10 cm, no 8 do 10 to ma lekko. No ale bardziej nawet w stronę 10. I teraz się porozglądam, czy jest ich tutaj więcej, chociaż moja ambicja już została zaspokojona. Już jestem w niebo wzięty. No, czy znajdę jednego, czy dwa, czy 10, to już teraz większego znaczenia nie ma. I tak on tutaj zostaje. Jak już mówiłem, jest to grzyb chroniony, więc nie wchodzi w grę, żebym go stąd zabierał. No i tak się tutaj, że tak powiem, brzydko wryłem się na środek, na wysepkę otoczoną strumieniami. Mogłem przecież szukać tuż przy drodze. Może jednak ludzie tutaj zbierają, tu gdzie łatwiej jest dojść. No tutaj było trudniej faktycznie się dostać. Ale super sprawa. Zaraz będę szukał, czy nie ma tutaj jeszcze czegoś ciekawego. Zwłaszcza, że tam widzę ciekawe drzewa. Tam też coś może rosnąć. No teraz to już rozbudziłem swój apetyt mega. A jest już 17, więc będę musiał się spinać jakoś. Kurza, stópka. Ja się teraz boję zaglądać pod te liście, no bo tutaj macie tego, którego przed chwilą znalazłem. Zacząłem się rozglądać. A widzicie, jak łatwo teraz zgubić. Przed chwilą znalazłem
i teraz znowu muszę się naszukać. O, a to już jest kolejny, tego nie widziałem przed chwilą. Ale... O, wybaczcie chaotyczność. Nie, zgubiłem już go. Przepraszam was, jestem teraz w takim amoku, że zgubiłem jednego, chcąc wam pokazać drugiego. Nie, a byłem pewien, że ich nie zgubię. No tu jest ten jeszcze raz, najpierw znaleziony. A ja po chwili, po zrobieniu jednego kroku, nie byłem w stanie odnaleźć drugiego, którego w międzyczasie znalazłem. A tu jest i trzeci. Patrzcie, jakie piękne. Już jest naprawdę taki wiekowy. Widzicie, już ma suchy czubek, ten też. No cudownie. Smardze chronione. Będą się coraz bardziej rozsiewać. Świetna sprawa. Może w końcu będzie je można zbierać również w Polsce. Bo na razie jest to trochę dziwne. Wystarczy przyjechać, gdyby to było możliwe teraz oczywiście, parę kilometrów na stronę słowacką. I można by było je legalnie zbierać. No dobra, wyobraźmy sobie tylko, ile ich tu jeszcze jest. Ja tu jestem parę minut. I w promieniu jednego metra znalazłem trzy? Chyba trzy, bo był jeszcze ten jeden mniejszy, który po drodze wam pokazałem, mignął, ale już nawet nie będę próbował go teraz odnaleźć. Super. No, na takie okazje trzeba się właściwie przygotować. Ja jestem właściwie przygotowany. Nie można tak po prostu w normalnej odzieży, niewystrojonym, przywitać pierwszego swojego smardza znalezionego w tym roku na nieznanym sobie terenie. Myślę, że teraz zasłużyłem na koszulkę smardzowego zwycięzcy. Miałem ją ze sobą od początku, ale to nawet nie to, że jestem przesądny, bo nie jestem. Po prostu nie chciałem robić sobie i wam nadziei, łażąc cały dzień w koszulce ze smardzami i mówiąc wam, że dzisiaj będziemy szukać smardzów i to będzie tak pasowało. Bo nie wiedziałem, czy będzie pasowało, czy faktycznie smardze znajdę. Znalazłem, więc teraz czuję, że w pełni zasługuję na to, żeby tą koszulkę nosić. Piękne są, co? Super sprawa, mega radocha. Chodźmy sprawdzić, czy jeszcze czegoś czasem nie znajdziemy. I widzicie, żadne tutejsze śmieci im nie przeszkadzają. A trochę tych śmieci tu niestety jest. Nie chcę wam tak dokładnej lokalizacji pokazywać, bo też nie wiem, kto będzie to oglądał. Ja, żeby jednak nie zdradzać lokalizacji grzybów chronionych, stanowiska. Więc jesteśmy w każdym razie bardzo blisko zabudowań. Więc troszkę śmieci tutaj jest. No ale strasznie się cieszę. Tak więc jeśli pozwalacie mi na odrobinkę czarnego humoru w tych okolicznościach, to muszę powiedzieć, że jest to pierwsza znana mi korzyść z obecnej sytuacji epidemicznej, że nie mogłem pojechać na Słowację, a dzięki temu odkryłem stanowisko w Polsce, gdzie pewnie jednak jeździłbym na Słowację przede wszystkim, a na pewno zacząłbym od tego, żeby pokazać wam ten gatunek. To jechałbym od razu na Słowację, żeby wam pokazać też przekrój owocnika, jak on wygląda, wiedząc, że mogę go zerwać, że jest niechroniony. A tak siłą rzeczy uznałem, że chociaż tyle będę mógł zrobić i chociaż pokażę wam taki nieprzekrojony owocnik. Super sprawa, no i przy okazji mam swoje stanowisko smardza stożkowatego, chociaż on teraz jest uznawany za tożsame ze smardzem jadalnym. Mimo wszystkich różnic, które dzielą te gatunki. W każdym razie koszulkę będę już dumnie nosił, przynajmniej w takich okolicznościach, gdy szukam smardzów na nowych stanowiskach. A tymczasem rozejrzyjmy się jeszcze, póki słońce nam nie zaszło, ponieważ tutaj mamy też całkiem ciekawe drzewa i mogłoby tutaj jeszcze coś smardzówkowego rosnąć. Chociaż teraz to już naprawdę łażę ludziom pod domem. No ale... Ale cóż, sami się przekonaliście, że warto w takie miejsca zaglądać. Ja się przekonałem, że słusznie typuję miejsca smardzowate, smardzogenne na bazie stanowisk słowackich. Jest tutaj bezpośrednie przełożenie i faktycznie jak ktoś z ciekawości, nie w celach konsumpcyjnych, chciałby smardza znaleźć, no to w takich miejscach właśnie, jak dziś wam pokazałem, zwłaszcza w terenach podgórskich i górskich, gdy już te temperatury są trochę wyższe,
No a jak wiemy są, jest też mokro. No i tak mniej więcej początek maja, czasem końcówka kwietnia już się mogą pojawiać. No to widzicie, jakie są duże. Jest 8 maja, więc one spokojnie już w kwietniu raczej tutaj były. A jak nie te, to jakieś inne, które przegapiłem. Zauważmy, ja znalazłem 3 owocniki parę minut po wejściu w to miejsce i na nich poprzestałem. Zacząłem im robić zdjęcia, filmować. Jakbym tak chciał je zbierać, to bym tutaj przeczesał doszczętnie każdy centymetr kwadratowy tego terenu. I myślę, żebyśmy ich naprawdę nazbierali trochę, zwłaszcza jeśli są takie duże. No ale nie o to tutaj chodzi, jak już wam wspominałem. Szczerze mówiąc, zdążyłem się już z wami pożegnać, to znaczy nakręcić pożegnalny klip tego filmu z tego miejsca, gdzie znalazłem tamte smardze, ponieważ nie planowałem już nigdzie jechać. No i nigdzie specjalnie nie pojechałem. Natomiast po drodze jest tak ładnie, dostrzegam właśnie potencjalnie smarzówkowe miejsca, więc miejsca, w których można by jeszcze wiosennych grzybów poszukać. Więc póki jeszcze słońce nie zaszło, nigdzie specjalnie nie zbaczając, zatrzymałem się tak jak widzicie. Mamy bardzo ładne widoki, jest przyjemnie. Ja mam świetny nastrój dzięki znalezieniu tamtych smarzów, jak i dzięki również oczywiście płuskaniu się w strumieniu. Więc dlaczego by tego nie wykorzystać, skoro już tu jestem? Tym bardziej, że za smardzami po polskich tych różnych zakątkach może tej wiosny nie będę już jeździł, skoro udało mi się wam pokazać jakieś stanowisko. Może się rozejrzę właśnie już za innymi grzybami, takimi bardziej późniejszymi, właśnie borowikami, które też już się powinny pojawiać. Dlatego nie wiem, czy będę specjalnie jeździł za na przykład jakimś własnym stanowiskiem smarzówki, napastniczki. No, więc wykorzystajmy tą sytuację. Co prawda może lepszą opcją byłoby szukanie gdzieś nad wodą. Na pewno byłoby lepszą opcją niż na takim zboczu. A jednocześnie jest to ciepłe zbocze, więc też jakieś te szanse tam są. Chyba nie takie najmniejsze. A tak przy okazji chciałem was zachęcić, zdecydowanie informując was przy okazji, dlaczego was zachęcam, do obserwowania mojego profilu na Instagramie, ponieważ zamieszczam tam relacje na żywo z lasu. Staram się to robić, gdy tylko jest to technicznie wykonalne, to znaczy mogę się połączyć z internetem na tyle dobrym łączem gdzieś z lasu, żeby relacje na żywo wrzucić. I dzięki temu, obserwując mój profil na Instagramie, możecie się na przykład dziś dowiedzieć. Dziś, czyli 8 maja, ci, którzy obserwują, dowiedzieli się, że znalazłem smardza w małym, krótkim filmiku na żywo. No a wy niestety dowiecie się dopiero, gdy zmontuję ten film i wrzucę go na YouTube. A widzicie, nawet jak tutaj żadnych grzybów nie znajdziemy, to i tak przyjemnie przy takim właśnie zawsze wysoko przeze mnie cenionym już zachodzącym słońcu. Oświetleniu właściwie zachodzącego słońca, bo nie chodzi mi o to, że to słońce ładnie wygląda, ale że ładnie oświetla obiekty, na które pada. W tym przypadku te przeciwległe zbocza. A Kraków jest gdzieś tam hen-hen. Za górami, za lasami. A zdjęcia pod słońce też są ładne. W takich okolicznościach chyba przyznacie. Chociaż tutaj akurat muszę być bardzo ostrożny, no bo niezbyt rozsądnie, z czystego lenistwa, chodzę tutaj w płyciutkich butach, w których prowadzę, a w tamtych górskich jedynie chodzę po lesie i potem na powrót je zmieniam, na powrót samochodem. A teraz nie chciało mi się na tą chwilę zmieniać ich z powrotem, ale mam nadzieję, że żadnej żmii tutaj nie spotkam o tej porze, gdy już w sumie te zbocza stygną powoli. No i o takie miejsca właśnie mi chodzi. W takie miejsca celowałem. Tak jak mówię, przede wszystkim myślałem, żeby takie miejsca znaleźć nad rzekami. No ale o tej porze, przypomnę, już w sumie 7 powoli dochodzi. Zaraz słońce zajdzie pewnie, nie tak długo. No to już bym nie mógł sobie pozwolić na to,
żeby gdzieś jeszcze szukać jakichś zupełnie nowych miejsc po omacku. A to jest całkiem przyjemne. Chociaż słyszycie też, tradycyjnie już tego argumentu używam, że zdają się na wasz słuch. Jest tutaj nie tak wcale mokro, jak w innych częściach tego terenu. Jak gdzieś bardziej nad strumieniami. Chociaż jak wam dziś pokazałem, nawet w lesie już grzyby naziemne się pojawiają. Więc też nie jest czystym szaleństwem moja próba znalezienia tutaj czegoś. Ale jak się nie uda, to oczywiście nie będę zrzędził. Mam na tyle duży dzisiaj komfort dzięki znalezieniu smarzów, nie, że mogę sobie pozwolić na porażki w bardziej ambitnych, a jednocześnie mniej realistycznych zamierzeniach. To co wiemy na pewno, to to, że zwierzęta lubią to miejsce. Zapewne sarny, bo są wyraźne miejsca, w których mają swoje legowiska. Ale gdzieś wybyły. W końcu dziś piąteczek, piątunio. Więc w piątkowy wieczór zapewne gdzieś imprezują z jeleniami, danilami w środku lasu. A potem nad ranem tu wrócą. Właśnie to miałem na myśli, zachwycając się takim popołudniowo-wieczornym już słońcem. Świetnie to wygląda nawet na samej trawie. Zupełnie innej tony wydobywając. Nie wiem, czy takie łażenie po niemalże łące jest dla was jakąś frajdą ze mną, ale mam nadzieję, że tak. Tym bardziej, że grzybiarskie ambicje w jakiś tam sposób już są nasycone chyba na dziś. A jednak tutaj też jest ładnie i nadal możemy tutaj coś znaleźć. Chociaż już nie jest to taki regularny las. Doszliśmy do jakiejś dróżki polnej. Tędy nigdy nie chodziłem. Zawsze tylko przejeżdżałem obok. Mijałem to miejsce, zachwycając się, że z pomiędzy drzew, z małej dróżki widzę, mam jakieś widoki. Widoki gór. No a tym razem zaczynam to miejsce też doceniać jako potencjalnie grzybonośne. Bo o ile w sezonie na pewno bym tutaj nie szukał jakichś tam kozaków czy prawdziwków, bo tu są też różne brzozowe zagajniki. No bo jednak, jak widzicie, tam w dole są domostwa bardzo blisko. No, więc no raczej nie miałbym szansy znalezienia tu czegoś szybciej niż ludzie, którzy tu mieszkają, a ja tutaj muszę ponad godzinę jechać. Natomiast takie grzyby mniej ludziom znane, zapewne niezbierane, a na pewno chronione, więc zbierane być nie powinny, mają pewnie większą szansę się tutaj ostać, pomimo tego, że są blisko zabudowań. Takie przynajmniej wnioskowanie sobie przeprowadziłem. Czy słuszne, to trudno ocenić. Jednak tuż przy drodze najciekawiej to wygląda. Jest najwięcej zieleni w ściółce. To znaczy nie tylko suche liście, ale również świeże rośliny. I już minąłem czerniadłaki, różne inne grzybki naziemne, takie mniej ciekawe. Już nawet nie filmuję, bo zaraz mi tak bateria padnie w aparacie. Więc dalej się rozglądam. No to już są takie typowe tereny, w których wydaje mi się, że miałbym szansę znalezienia. Nie tylko ja, wy też. Generalnie wygląda to już dobrze. Nawet słyszycie chyba mniej te szeleści pod stopami. I jest tutaj bardziej wilgotno. Jest też zróżnicowanie fajne gatunkowe drzew liściastych. Więc tutaj już coś by mogło być. No ale to już by było chyba troszkę za dużo, jak na jeden dzień. Gdybym jeszcze jakąś napastniczkę tutaj trafił. Czy piestrzenicę. Szczerze mówiąc, planowałem zacząć poszukiwania tego typu grzybów wiosennych, jak napastniczki, piestrzenice czy smardze. A zwłaszcza napastniczki w Krakowie, na terenach nadrzecznych. Ale niestety
troszkę panująca epidemia i obostrzenia z tym związane pokrzyżowały mi plany. Początkowo zakazem wstępu na bulwary, więc w sumie wzdłuż rzeki to bym sobie nie pospacerował legalnie. A teraz i tak musiałbym to robić w masce. W lesie nie muszę, na szczęście. A mówienie do was przez maskę i nagrywanie dźwięku przez maskę, a już nie mówiąc o wizji, to chyba takie troszkę średnio skuteczne i estetyczne, więc jednak trzymam się lasów. I tutaj przy całym moim krytycyzmie wobec śmiecenia, to tak całkiem obiektywnie i uczciwie muszę przyznać, żebyście wiedzieli, że w takich miejscach i tak warto szukać grzybów. To nie jest tak, że jak wam się tam nie podoba, to również grzybom. Grzyby często w większości nie są takie wybredne, jeżeli chodzi o tego typu zanieczyszczenia, jak takie zwykłe śmieci, zresztą inne zanieczyszczenia często również, ale to już głębsza dyskusja, głębszy temat. Sam się o tym przekonałem nieraz, znajdując w takich miejscach, jak kojarzycie, gdy się zjeżdża z jakiejś szosy w środku lasu i da się tylko wjechać w las, jest szlaban i często ludzie za potrzebą tam sobie zjeżdżają i wyrzucają śmieci, jakie mają pod nosem, właściwie pod nogami. Robią to bezrefleksyjnie, potem jest tam pełno śmieci, jak się wejdzie. I często w takich właśnie miejscach, gdzie jest tylko miejsce na jeden samochód i las, rosną bardzo ciekawe grzyby. Znalazłem w takim miejscu kiedyś bardzo rzadkiego pochwiaka, znalazłem w takim miejscu również bardzo rzadkie czubajeczki. Generalnie nie jest przyjemne chodzić wśród ludzkich ekstrementów, zdecydowanie nie polecam. Ale jeżeli jesteście ciekawi po prostu różnych rzadkich grzybów, to na pewno to nie dyskredytuje danego miejsca. No dobrze, moi drodzy, teraz już chyba naprawdę wystarczy. Wykorzystałem to na ten dzień. Już też powoli jestem zmęczony, bo dosyć długo jak na mnie przebywałem w lesie, chodziłem, to może dużo powiedziane, ponieważ też dużo siedziałem, jadłem, robiłem zdjęcia, filmowałem, ale jednak kawał terenu przeszedłem. Tak więc jak zwykle bardzo wam dziękuję za uwagę i jak nie zawsze zwykle proszę was o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, ponieważ odkryłem, że niestety odkąd przestałem o tym mówić i prosić o to na końcu filmu, to ten przyrost subskrypcji dosyć znacząco zmalał, czyli rosną one wolniej, liczba subskrypcji, a jednak to się przekłada na liczbę ludzi, którzy wchodzą w film, a więc i na jakiś tam sens kręcenia tych filmów. Natomiast jeśli już subskrybujecie, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, możecie zostawić komentarz, to również się wszystko liczy dla wyników filmu. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki i do następnego razu. Już język mi się połączy troszkę ze zmęczenia i troszkę z głodu. Cześć, trzymajcie się.